Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy otwierać majowego Shiny Boxa, który przyszedł do mnie wczoraj. I wczoraj on przyszedł do mnie dosyć późno i już stwierdziłam, że nie będę nagrywać tego filmu, bo było bardzo brzydko i pochmurno. I miałam nadzieję, że dzisiaj będzie ładniej. Niestety, przeliczyłam się i jest bardzo brzydko. I tak mam tutaj ISO na 3200, więc trudno. Tak wygląda pudełko, jest takie dosyć wesołe, kolorowe i nazywa się Pretty Happy You. Więc otwieramy i pokażę Wam, jak ono wygląda w środku. Ja tutaj sobie już jakoś tam poukładałam, żeby to w miarę wyglądało. Więc to wygląda tak. I to pudełeczko ma zawierać produkt, który jest taki właśnie nakłaniający do kupna i to ma być krem do twarzy, który kosztuje około 200 zł. A poza tym też widziałam, że Shiny nakłania, żeby zamówić pudełko majowe w subskrypcji albo w pakiecie, żeby dostać pudełko czerwcowe w rozmiarze XXL. Więc powiem szczerze, że nie spodziewałam się, żeby to pudełko było jakieś takie fantastyczne. No ale zobaczymy i pokażę Wam, co się tutaj znalazło w środku i jak mi się to podoba. Mamy oczywiście tutaj rozpiskę. Bardzo mi się podoba, że te rozpiski są teraz takie składane, bo wyglądają jakoś tak lepiej niż taka pojedyncza jedna kartka. I przechodzę po kolei, co tutaj się znalazło w środku. Pierwsza rzecz to jest Bielenda, produkt z linii Insta Perfect Matte and Clear. I tutaj było 5 rzeczy do wylosowania. Mi się trafił korektor punktowy i wygląda on tak. Pomaga szybko i skutecznie uporać się z niechcianymi wypryskami i rozszerzonymi porami. Jest niezastąpiony, nanoszony punktowo, działa już od pierwszej aplikacji, nie zatyka porów, ekspresowo łagodzi miejscowe zaczerwienienia i podrażnienia skóry. I właśnie taki produkt kosztuje około 11-13 za 15 ml. I to jest po prostu takie małe opakowanie jak od kremu pod oczy. Ja już sobie go wczoraj użyłam, rzeczywiście z takim przezroczystym żelem. Ma całkiem niezły skład. Muszę przyznać, bo już na drugim miejscu ma kwas migdałowy w ilości 4%, pantenol, tutaj też jest kwas salicylowy, więc rzeczywiście będzie działał na wypryski, będzie pomagał je goić i będzie też działał rozjaśniająco, więc mam nadzieję, że coś mi tam zadziała, bo no, akurat trafił mi się bardzo dobry produkt z tej linii i wydaje mi się, że to jest produkt, z którego byłabym i tak najbardziej zadowolona, więc on zostaje ze mną i jestem z niego naprawdę zadowolona, mimo że jest tani. Ale sama bym chyba po niego nie sięgnęła, więc całkiem okej. Kolejna rzecz to jest szampon do włosów Argan Smooth z firmy Crichton's, Made in England. I to wygląda tak, bardzo brzydko odbija, bo jest takie właśnie metaliczne to opakowanie. Kosztuje około 19,90 za 250 ml. Skład oczywiście na SLS-ach, ale nie ma, z tego co widzę, silikonów, więc może nie będzie taki obciążający. Na końcu składu ma olej arganowy, więc gdzieś tam on w składzie jest, ale on już jest daleko po zapachu. Więc wydaje mi się, że komuś go oddam, bo ja osobiście nie potrzebuję obecnie szamponów, bo mam ich bardzo, bardzo dużo, a moje włosy jednak lubią chyba trochę inny typ szamponu niż takie szampony w tubkach z takich firm. Już widzę po wyglądzie, że on nie będzie chyba mi służył, więc myślę, że po prostu puszczę go dalej i ktoś będzie może z niego bardziej zadowolony i jest mniej wymagający niż moje włosy. Kolejna rzecz to jest upominek i to jest firma Syncroline, taki zestaw pielęgnacyjny. Ja już w ogóle kiedyś miałam próbki z tej firmy i nawet nie wiem, czy nie z Shiny Boxa. Przypuszczam, że kiedyś z Shiny Boxa, już kilka lat temu. I tutaj jest napisane, że są to dermokosmetyki Syncroline, to produkty stworzone w oparciu o wiedzę farmaceutyczną przeznaczone do zwalczania i łagodzenia różnych problemów skórnych. W skład pakietu wchodzą krem anti-aging z witaminą C, krem do skóry pozbawionej jędrności i elastyczności, krem do skóry pozbawionej blasku oraz krem zasilający z SPF-em 50, więc myślę, że ja też po prostu komuś to puszczę. Po prostu dorzucę jakieś paczki. Teraz będę miała bardzo dużo paczek do robienia, ponieważ dostałam rzeczy z Meet Beauty, na Meet Beauty i niestety bardzo dużo mi nie odpowiada pod względem składu, ogólnie nie pasuje mi jakiś tam dany kosmetyk, więc będę robić paczki moim znajomym, mojej rodzinie, więc myślę, że po prostu też te rzeczy z Shiny Boxa, które mi nie pasują, im dorzucę i myślę, że będą zadowoleni po prostu. Kolejny kosmetyk to jest firma Fa. Fa Roll-On Soft and Control, czyli po prostu zwykły antyperspirant. Linia Soft and Control to pierwsze dezodoranty od Fa, które łączą właściwości antyperspiracyjne i pielęgnacyjne. Unikalna technologia Dry Oil zapewnia długotrwałą ochronę przed poceniem i nie wysusza wrażliwej skóry pod pachami. Niczym płatki kwiatów otula delikatnym, a zarazem trwałym zapachem, który utrzymuje się przez cały dzień. Więc ja sobie ten dezodorant zostawię albo dam mamie, bo moja mama bardzo lubi takie dezodoranty. Ja trochę mniej, zresztą ostatnio sobie kupiłam, więc wydaje mi się, że niekoniecznie będę chciała go teraz używać, ale ja takich dezodorantów używam. Próbuję się przenieść na takie naturalne. Sama sobie zrobiłam w ogóle taki dezodorant naturalny z masła shea, oleju kokosowego, olejków.
i sody i niestety on działa tak średnio. Po domu mogę go nosić i gdzieś tam, wiecie, na jakiś spacer bym w nim wyszła, ale tak, żeby na cały dzień do pracy, to chyba niekoniecznie. Więc no całkiem okej. Okay. No taki zwykły dezodorant kosztuje 8,99, więc tyle, no tutaj na rozpisce tyle, ile w drogeriach, więc no po prostu pójdzie sobie w świat. Kolejny produkt to jest Herbal Care z Farmony i tutaj były 4 produkty do wyboru, do wylosowania, w tym 3 maseczki i 1 peeling i mi się trafiła maseczka z olejem arganowym, wygląda tak i jej cena to jest 2,50 za 2 razy 5 ml, czyli no 10 ml. I powiem Wam, że skład nawet niezły. Do skóry, słuchaj, myślę, żeby się sprawdziła. Ja ją oczywiście puszczę w świat, bo niestety mi za bardzo nie przypasowała. Ale przeczytam Wam, co tutaj napisali. Maseczka odbudowuje warstwę lipidową skóry, uzupełnia niedobory substancji odżywczych oraz długotrwale i intensywnie nawilża. Skóra z dnia na dzień staje się zregenerowana, gładka i pozbawiona odczucia suchości. Zawiera olej arganowy, oligosacharydy z drzewa tara, kolagen i proteiny pszenicy. Więc myślę, że po prostu ona sobie pójdzie w świat do kogoś, dla kogo ogólnie będę robiła paczkę. I ostatni produkt to jest właśnie ten taki produkt kluczowy, zachęcający. To jest Naobaj krem do twarzy i wygląda tak. I on kosztuje 210 zł za 50 ml, a tutaj właśnie mamy pełnowymiarowe opakowanie. I to jest produkt premium. Unikalna kompozycja bogata w organiczne składniki odżywcze o intensywnym działaniu nawilżającym. Krem głęboko odżywia skórę, jednocześnie poprawiając jej elastyczność i zapewniając intensywne nawilżenie przez cały dzień. Krem jest pełen niezbędnych kwasów tłuszczowych występujących w olejach pochodzących z upraw ekologicznych, takich jak olej awokado, oliwa z oliwek, które działają przeciwzmarszczkowo. Aż 98,85% składników jest pochodzenia naturalnego. Rzeczywiście skład jest ładny, skład jest prosty i jest bardzo krótki jak na taki krem. I tak się zastanawiam, czy ja go sobie zostawię, czy po prostu puszczę go dalej. Wiem, że dużo osób na pewno by chciało ten krem sobie przetestować. Ogólnie dużo osób kupiło to pudełko ze względu na ten krem. Ja już miałam jeden krem z Naobaj i powiem Wam, że on był taki dla mnie średni. Na szczęście ten jest inny, ten wydaje mi się, że jest o wiele bardziej bogaty. Zresztą on się nazywa Extra Rich, więc wydaje mi się, że będzie taki rzeczywiście bardziej odżywiający niż tamten. Bo tamten był taki właśnie pośredni, ani zbyt nawilżający, ani wysuszający, więc... Taki średni. Widzę, że ma ekocerta. Tak, i tutaj widzę, że po prostu są składniki ekocertowane, że tak powiem. Więc nie wiem, co z nim zrobię. Ogólnie, jeżeli chodzi o to pudełko, uważam, że ono jest bardzo takie użytkowe, bardzo uniwersalne. Wydaje mi się, że dużo osób po prostu skorzysta z całości tego pudełka, bo znajdują się tutaj takie bardzo podstawowe produkty, czyli krem do twarzy, coś dodatkowego, no zależy na co trafiłyśmy, ale ten żel to akurat on się bardzo wpisuje w moje potrzeby obecne. Zwykły dezodorant, to chyba też właściwie każdy używa. Te próbeczki, no można sobie przetestować. I ten szampon, wydaje mi się, że dużo osób po prostu będzie zadowolonych z tego pudełka. Ono mi tak średnio przypasowało ze względu na moje obecne potrzeby i moje zapasy, które posiadam, więc no ja nie potrzebuję kolejnego dezodorantu, kolejnego szamponu, kolejnego kremu, bo mam tego aż za nadto. Ale uważam, że pudełko jest całkiem niezłe. Nie ma tragedii, nie ma też rewelacji, ale nie powiedziałabym, że jest to złe pudełko. No i zdecydowanie jego wartość podnosi ten krem. Jestem ciekawa, jakie będzie pudełko czerwcowe, no bo ono ma być w rozmiarze XXL, więc jestem bardzo ciekawa, co oni tam do niego wrzucą, bo już dawno takiego dużego pudełka XXL nie było. A właśnie one mi się bardzo podobały, bardzo mi się podobały te duże pudełka. To w zeszłym roku też nagrywałam kilka takich większych boksów i one miały dużo kosmetyków, co prawda drogeryjnych, ale też miały dużo ciekawych takich produktów. I było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo w środku. Więc jestem ciekawa. Czekam na Wasze opinie, jak Wam się podoba to pudełko. Czy macie, czy zamówiłyście, czy w ogóle podobają Wam się shiny boxy, czy niekoniecznie. Wiem, że opinie na temat tego pudełka są bardzo podzielone, no ale jestem ciekawa, co Wy powiecie. Więc piszcie, zachęcam Was do tego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.